Vai da Zabavka! Okej, okay, czyli lecimy w tę stronę. Okej. Okay. Tutaj widzę, że już nas zaczęli atakować. O, teraz... Nie to chciałem zrobić. Nie to chciałem zrobić. Halo, przepraszam najmocniej. To się przyda. Dokładnie, to się przyda. Mianowicie na to, żebym się tu dostał. Żołnierze, ty mi pomóc, tak? O! Nie podawaj mu ręki. I Barter się nawet odezwał. Ty mi pomóc, Jack, bo żołnierze przyjść i mnie atakować. Ja nie wiedz co robić. Proszę. Wiecie co jest w ogóle śmieszne, że w sumie Jacka to możemy bardzo szybko upgrade'ować, bo tutaj te eko szybko się bardzo zdobywa. Nie oszukujmy się, ale taka jest prawda. Wow, co to była za stop klatka? Przepraszam najmocniej, co to miało znaczyć? Jezus Maria, ale tu są zniszcza. Co tu się odpierdoliło? Ja rozumiem atak atakiem, ale żeby aż takie zniszcza tutaj były? Teraz nie wiem, czy ja będę dobrze szedł w tym momencie. O, tu są orby. Orbami to ja nie pogardzę. Ale kurde, 73 to jest całkiem sporo, kurczę. Dobra, tak chcecie, to ja się jakoś wyleczę, o ile tu jest. Tak, jest, kurde, apteczka, ha, 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 i co teraz? Trzeba będzie coś wymyślić, żeby się przemknąć przez te kule błyskawic. Chyba nawet wiem co. Dobrze! To właśnie chciałem zrobić. Dobrze! A tu został jeszcze jeden frajer. Wielkim planie Bartera. Krok pierwszy. Iść do generatora i włączyć energię. Kolejna jazda aeropultą?
To było dość proste, ale jak teraz wrócić? Chyba mam pewien plan. Chodź tu, Dax. Sprowadź pomoc, Dax. Długo tak nie wytrzymam. O kurde! Co tu się odpierdziela? Ja pierdzielę! Ej, Daxterem gramy! Tam trochę orbów widziałem, że pominęliśmy. Za tobą, cieniasie! Kto cię kocha, skarbie? Teraz trzeba będzie z rozwagą dostać się. Dokładnie tak. Trzeba przemyśleć każdy skok. Bo może to się różnie skończyć. To dobrze, tak. Teraz następne zadanie. Krok drugi. Idź do dźwigu i przynieś baterię aeropult. Do dźwigu musimy iść, a raczej do tego, co pozostało z tego dźwigu. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo raczej wątpię, że cokolwiek z tego zostało. Aha! I co? Na co ci to było? Na co ci to było, koleś? Chyba padł już. Dobra, elegancko. Gdzie ja mam tutaj teraz dostać się do tego dźwiga? A, dobra. Dobra, nie ogarnąłem petardy, że trzeba było tutaj tego. Nie zauważyłem tego kółka. Ukończyć krok drugi. Teraz wracać do mojego baru z baterią. Okej, trzeba wrócić do twojego baru z baterią. Okej, wszystko spoko, tylko pytanie, czy damy radę wrócić. Tego już nie przewidziałeś, kurde, co nie? Barter. Jak to jest? Przewidziałeś to, czy nie przewidziałeś tego? O, śmieciarka przy okazji przyjechała śmieci wywieźć. To pewnie tych wszystkich aeropanów przyjechała wywieźć. Myślę, że byłoby całkiem zabawne to. Ja bym się przy okazji uśmiał. Nie będę tego ukrywał. Dobra, więc teraz musimy tam lecieć, w tę stronę. No i tyle, kurde, z waszego atakowania. Mi tylko jeden punkt zdrowia, żeście zabrali. Frajerzy jedni. Ścieżka do sierot zablokowana, ale barter to załatwić. Bum, bum. Bum, bum. Teraz jechać. Czy ja wiem? Wolałbym nie sprasować sobie za bardzo buźki. Dobrze, kurde, to niezły barter. Brudne dzieci szpiedzy mówić, najeźdźcy umieścić wielką bombę przy sierocińcu. Krok trzeci, ukraść dla mnie tę bombę. To jest bardzo proste, bez kitu. To nawet nie trzeba się jakoś super wysilać, żeby uwalić tego ziomka. Zaraz on padnie zresztą. No, już padł. Dobra, tam jest sierociniec. Trzeba iść do sierocińca.
najważniejszy krok, czwarty. Zajechać aeropurtą na statek aeropanów i podłożyć bombę. A, takie buty. Dobra, jestem jak najbardziej za. Czekaj, ja to zrobię. Ej, chwila, moment. Tutaj precursor orb jest. Trzeba zbierać. Dobrze. Elegancko. O, nawet tutaj pod was są teraz. Kurczę, ładnie. No oczywiście, że chcę jeszcze raz. To w ogóle jakieś beczki z rybami, czy co to kurde jest? Nie wiem, co oni tutaj porozstawiali. Ale wygląda to całkiem. Może bym sobie taką kurde rybkę zjadł w sumie. Albo sardynkę. Chociaż nie, ja jestem zwolennikiem kotletów rybnych mielonych. Więc trochę byłoby ciężko. Ewentualnie z samej ryby, z ośćmi. Przesyłka specjalna? No to nieźle. Ucieczka raz, na wynos. Dobra, ucieczka na wynos mówisz? A ja bym wolał na miejscu uciec, i co teraz? Panowie, spokojnie, wszyscy w pierdol dostaniecie, po kolei, spokojnie. Każdy dostanie swoją porcję w pierdolu. Mówiłem, każdy z was dostanie swoją porcję w pierdolu. W porządku, bomba podłożona, ale oho, jak stąd zejść? Skacz! Mój plan bardzo super sukces. I ty żyć, Jack. To też dobrze. Jack, zwiadowcy mówią, żeby Hemot ruszył w kierunku dalekiego uskoku. Startuj i pomóż zorganizować obronę. Ale ty żyć przynajmniej i mnie to cieszyć. Jezu, czemu ta postać mnie tak rozpierdziela? Bez kitu. Taka pozytywna postać. Bardzo lubię. Barter jest naprawdę bardzo w porządku. Nie da się go nie lubić, o tak to powiem. Nawet zobaczymy, co teraz na nas tutaj na lądzie czeka. Zdobycia ogromnej mocy dla tego rozpadającego się świata, ale ty się przestraszyłeś. Teraz posmakujesz mocy mrocznego Echo, która zniszczy twoją bandę buntowników. Miej litość! W dalekim uskoku mieszkają kobiety i dzieci. Grajcy! Namierzyli nas z działek! Poruszaj się trochę, żeby je zgubić! Okej, czyli widzę, że teraz napierdalanka będzie w Skyhita i w... tego w Clouda. Bo oni tam wszyscy razem na jednym statku przecież są. Kurde, Cloud, ty naprawdę takie luksusowy wybrałeś? Kurcze pieczone, to trochę dziwne. Trzeba będzie ponapierdalać w ten statek. Coś naprawdę, kurde, czuję, że to już jest jedna z ostatnich. Źródłem mocy nowej broni okrętowej. Jeśli go uszkodzimy, zakłócimy przepływ energii i przerwiemy ostrzał. Coś czuję, że to jest jedna z ostatnich misji, jak nie, kurde, ostatnia, nie? Bez kitu, to aż czuć, kurde, że już zbliżamy się naprawdę blisko końca. Z jednej strony to fajnie, bo wiadomo, no kurczę, będziemy mogli pójść z następną serią. Z drugiej strony to jednak, no kurczę, fajnie mi się gra w tego Jacka Zaginioną Granicę. Nastąpiło przeciążenie systemu, broń straciła moc.
Dawaj, 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 kurde, uciekać mi stąd. Sorry, memory. Ja tutaj, kurde, teraz rządzę. Więc proszę mnie tutaj nie denerwować. Nim celowanie, Jack! Uwędzony jak szyneczka. Co? Uwędzony jak szyneczka? Ciekaw jestem, jakby to w oryginale brzmiało. Ja bym chciał ten kryształ zniszczyć jeszcze, nie? Nie, żeby coś, kurde. Coś rozpadnie się pod nami na kawałki! To cię nauczy! To cię nauczy pokory, skurwysynu. Dawaj, 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 no dojeżdżaj w ten kryształ, dojeżdżaj! Naprawię samolot za pomocą części zapasowej! Dobrze, że jeszcze jako takie masz, Daxter. Chciałem przez chwilę Jack powiedzieć. Nie, mam ograniczoną ilość części zapasowych! Trafili w system prowadzenia ognia, broń się rozładowała! Mam nadzieję, że tutaj checkpoint będzie, bo kurde, jak ja zginę zaraz, to będzie słabo. I cały czas nam towarzyszy jedna i ta sama muzyka, która jest okej, fajnie buduje klimat, ale trochę jest jej za dużo. No właśnie. Kazik, jak mogłeś? No, czyli nie ma checkpointa. Okej, czyli musimy jechać dalej z koksem. To ZW. No dobra, jestem z wami z powrotem. Doszliśmy do momentu, gdzie ostatni raz zginąłem. I teraz dojeżdżamy tych myśliwców, by zaraz ten kryształ wielki zniszczyć. Chociaż powiem wam szczerze, że ta muzyka, która nam tutaj towarzyszy, ona mi mega też Kangur Kakao przypomina z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. I to dwójeczkę. A mówiąc o Kangur Kakao, to przecież niedługo wychodzi gierka. Trzeba będzie, kurde, ogarnąć sobie tę gierę. Bo nie powiem, że nie. Fajnie byłoby zrobić jakiegoś premierowego live'a. Raczej nam się nie uda! Udało się! Udało się! Ja pierniczę! Ale to było ciężkie. Dobra, lecimy tam, na szybkości. Dobra, udało się, jesteśmy z powrotem. Jezus Maria, ale to było uciążliwe. Ale to było uciążliwe, naprawdę. Dobra, trzeba teraz na cutscenkę pójść. Poniosłem klęskę i straciłem wielu przyjaciół na uskoku. Czas na zemstę. Jeśli zaatakujemy, skanery Skyhida nas wykryją. Zaraz, ktoś wysyła komunikat. Użyjcie teleportera w koszarach aeropanów. Teleport w koszarach? Przecież zbudowałem ten teleport dawno temu. Ale Skyhid zablokował go kodem aktywacyjnym. Zapewne.
Chyba nasz cichy wielbiciel podesłał nam też kod. A, mając ten kod możemy zaatakować Skyhida od tyłu, a jego skanery nie zdążą nawet pistać. To chyba pułapka. Cóż, nie mamy wyboru. Bojownicy wolności, atak na koszary aeroplanów! Słyszałeś, co mówił staruszek. Portal jest w obozie szkoleniowym aeroplanów. Obóz szkoleniowy aeroplanów. To chyba tutaj. Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Kurczę. Ajajaj. Wow, ale niebo. Niebo, kurde, ściemniało. O kurde, co tu się stało? Co to ma znaczyć? Co to za ciemne niebo? Może wypadałoby jeszcze do Kiry podejść się tak troszeczkę subgrade'ować? Przynajmniej z tego, co mam, to byłbym w stanie się chyba w miarę subgrade'ować, tak mi się wydaje. Dobra, siema Kira, Elwina, co tam u ciebie? Kolczasta tarcza? Nie. Tańsze tarcze. Zmniejsza zużycie jako mocy przy... No, nie, tutaj możemy sobie już darować. Wybuchowy skok. O! To może się przydać. I to tyle. Na razie w sumie nam nic już nie potrzeba, tak mi się wydaje. Ewentualnie, dobra, to mogę zrobić i tyle. Co mogłem się nauczyć, to się nauczyłem za pomocą, kurde, tego mrocznego eko. Więc wydaje mi się, że w miarę fajnie, żeśmy sobie Jacka ogarnęli, subgrade'owali. I dobra, no to teraz idziemy windą i ruszamy zobaczyć, czy tutaj czasem nie będzie tych przygłupów. Tutaj. Witamy na posterunku Epsilon. A, tam musimy lecieć. Trochę wam tutaj przewinę, bo i tak Daxter by nic nowego nie powiedział, poza tym, że mówił, że tam obrywamy. Więc troszeczkę wam stwierdziłem, że przyspieszę to. A, i tutaj jesteśmy. I tutaj musimy lecieć, okej. Wszyscy! Brama teleportacyjna, już! Nie zjadać! Nie zjadać! Nie zjadać! Ja zjeść was! Hej, Dax! Trochę przytyłeś! Witaj na końcu łańcucha pokarmowego! Oj, przerwał się! Głodny! Trzeba poszukać więcej mięska! Dax, pogryź zanim przełknie! Dax, pogryź zanim przełkniesz. Ej, ale dlaczego, kurde, lądujemy znowu w jakiejś rurze, która zaprowadza nas mrocznym eko? Przecież przed chwilą Dax gonił tych przygłupów. Dobra, nieważne. Nie będę doszukiwał się logiki. Najwidoczniej to jest ostatni poziom z Daxterem w roli głównej. Więc zobaczymy, co tutaj będzie się teraz działo. Ło, kurde, ale za dymy. Ale dymy, kurde. Ja pierniczę, co tu się dzieje? Na czym ten poziom polega? A, tutaj musimy lecieć. O kurde, patrzcie na to, przecież tutaj jeszcze nas nie było. O kurde. I teraz podejrzewam, że jak to zniszczę, to tu będziemy mieli dostępne, co nie? Dokładnie. Kurde, że też ja o tym nie pomyślałem. Sk-
Skanery wyławiają tylko europejskich mutantów, co? Ciekawe, czy żołnierze muszą być w jednym kawałku, aby to zadziałało. Dobrze. O to chodziło. Dawajcie, dawajcie. Co, wy sobie nie potraficie ze mną poradzić? Nie? Zaraz wam pokażę coś. O, bardzo ładnie. I teraz następnego trzeba tak rzucić. Elegancko. Elegancko. Nie no, kurde, powiem wam szczerze, poziomy z Daxterem mi się bardzo podobają w tej gierce. Naprawdę, to jest jedna z mocniejszych stron tej gierki, nie? Autentycznie. Poziomy z Daxterem to jest coś po prostu pięknego. Coś, na co nie zasłużyliśmy, a dostaliśmy. Niedobrze, nie o to chodziło. Ała. No nie gadaj, że to tutaj dopiero jest checkpoint. Ja pierdziele, no. Ta gra mnie nie lubi, autentycznie ta gra mnie nie lubi, jeżeli ona mi tak daleko daje checkpointy. O. To brzmi jak plan. Eno, kurde, w panie. Dobrze. I jedziemy z koksem dalej. A, zapomniałem. Ogień. 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 Potrzebuję większego śniadania, jeśli mam pokazać tym mutantom, na co mnie stać. Okej, dobra, pyk. Elegancko. Już poziom skończyliśmy? LOL. Myślałem, że coś ten, coś dłużej nam będzie zajmował ten poziom. Dobrze. O, jedna gorba żeśmy zebrali, bardzo fajnie. Muszę po niego wrócić. Muszę. Ale on był wielki! Daxter, czy kimkolwiek on jest, da sobie radę. Szybko! Wyłączaj! Wyłączaj! Ha! To na pewno zatrzyma resztę. Co ci się do diaska stało? O nic! Zmieniłem się po prostu w wielkiego, grubaśnego ekopotwora, który śmierdział jeszcze bardziej niż ja! A co u was? Świetnie! Teraz mam dwa potwory na swojej głowie. Tak to już jest.
Jaki mamy plan? Muszę jakoś wyłączyć sensory dalekiego zasięgu. Dzięki temu statek Feniksa się przedrze. Wy musicie znaleźć i zniszczyć system sterowania broni Skyhida, żeby wasza broń zaczęła działać. Poradzicie sobie? Hej! Jesteśmy duet Demolka, zapomniałaś?